Dzień dobry, PK77. Pytania zostały zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i nie tylko i przekazała Tobie odpowiedzi na nie. To jest przekaz chwili dla Ciebie. Jakaś podróż jest nieudana, jakieś Twoje wielkie marzenie, wielkie pragnienie to jest cały czas zatrzymane, skasowane, nie dzieje się. Ale piękne istoty, Twoja dusza pukają do Twoich drzwi, ale Ty trochę unikasz, nie witasz tej duszy z otwartymi ramionami. Ty spoglądasz tylko na nią i zastanawiasz się, czy otworzysz te drzwi, bo ich otwarcie będzie równoznaczne z pewną misją, z którą ona do Ciebie przychodzi. Ty chyba nie jesteś gotów na tę misję. Popatrz, jak potężna moc jest przy Twojej duszy. Ty, dusza i wyższy ja, programista rzeczywistości, wy możecie wszystko, ale nie bez duszy. Bez duszy ty nie możesz nic. Potrzebujesz nauczyciela, potrzebujesz jakiejś wiedzy z zewnątrz, potrzebujesz się uczyć. Twoja dusza, ale i nauka. To jest Twoja moc, to jest Twój wzrost. Ty musisz uwolnić się, musisz opuścić miejsce, w którym teraz jesteś. Ono już jest dla Ciebie za ciasne, Ty już tutaj się nie rozwijasz, Ty się męczysz. Nic dobrego tu już Ciebie nie czeka. Wyfruwasz gdzieś na zewnątrz. Popatrz, że przeszkody na Twojej drodze do szczęścia, na Twojej drodze do miejsca, które dusza Tobie wskazuje, te przeszkody znikają, przeszkód już nie ma. Popatrz, że na tym zdjęciu jest kobieta. Ale Ty patrzysz na tę sytuację, na to, co dusza Tobie pokazuje. Nie chcesz tego, bronisz się przed tym. Bronisz się przed tą kobietą. Przeszkód nie ma, ale ty dalej wyobrażasz sobie, że one są. Arka Przymierza to jest potężna umowa, która wykracza poza twoje ciało. To jest bardzo silna umowa. Dotyczy twojej nauki, wiedzy, mądrości. Jakby bez tej kobiety, na którą dusza Tobie wskazuje, nie było możliwości, byś wkroczył na tę drogę mądrości. I jest Twój wyjazd, gdzieś będziesz jechać, właśnie załatwiając sprawy. Czy to do tej kobiety jedziesz, czy do pracy, gdziekolwiek, ale gdzieś jednak będziesz jechać. Jednak zrozumiesz, że sprawę tę trzeba załatwić. Jednak otworzysz się. Jest taka szansa, że zrozumiesz tę umowę, duchową umowę i otworzysz się na tę sytuację, którą dusza cały czas Tobie pokazuje. Długo nie ukryjesz się przed duszą i jej planem dla Ciebie. Ale Ty się pytasz o mężczyznę, czy on wróci mieszkać do Ciebie. Nie, to jest silne nie. Na tej karcie widzisz istotę o potężnej mocy. Jej odwrócenie to jest potężne nie. Więc ty patrzysz w złym kierunku. Patrzysz za kimś, nie widząc kogoś innego. Droga twojej duszy, jej plan jest teraz twoim priorytetem. Twoja droga duszy. Wielki plan, wielka umowa, mądrość, Twoja nauka związane są z kobietą, a przeszkody, które były pomiędzy Wami, one się rozpuszczają. Ich właściwie już nie ma, tylko Ty w swoim umyśle jeszcze udajesz, że one są. Jak długo Twój umysł będzie bronić się przed duszą i jej planem, to czas pokaże. Ale prognoza przyszłości mówi o tym, że jednak
Otworzysz się na tę sytuację i zaczniesz realizować cele życia. To był przekaz dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.